temu miałem takie spotkanie w jednym z miast, w Leostowszczyźnie, mniejszych miast. I po zakończeniu, ale niestety tutaj do dnia dzisiejszego nawet osoby w średnim czy nieco starszym wieku niewiele na ten temat wiedzą. Właśnie z miesiąc temu miałem takie spotkanie w niewielkim miasteczku. Po nim podeszła pani i powiedziała coś takiego: wie pan, ja bardzo się cieszę, że wysłuchałam pana wykładu, bo ja dotychczas myślałem, że w czasie okupacji to była tylko arka. To jest mniej więcej stan naszej wiedzy. A czym to było spowodowane? Tym było to spowodowane, proszę państwa, że przez cały okres PRL o podziemiu antykomunistycznym, o podziemiu niepodległościowym albo nie mówiono, a jeżeli mówiono lub pisano, to wyłącznie źle. Bardzo źle. Ponieważ nie chodziło o zbadanie, o opisanie historii, tylko chodziło o przedstawienie propagandy. Dlatego, że historia była po prostu podporządkowana oficjalnej ideologii. Podlegała cenzurze. Nie prowadzono żadnych poważnych badań przez prawie pół wieku. Kto miał to prowadzić? Ludzie, którzy uczestniczyli w tej konspiracji, jeżeli przeżyli, wyszli z więzień i obozów, oni nie mieli prawa głosu. To byli obywatele bardzo często drugiej i trzeciej kategorii. Bez możliwości awansu zawodowego, bez możliwości skończenia studiów, nawet jeżeli się na te studia dostawali, bo byli relegowani. To byli ludzie, którzy po traumie przeżytej, traumie bezlitosnych, koszmarnych śledztw w urzędach bezpieczeństwa, w katowniach NKWD, w obozach i więzieniach, to byli ludzie, którzy bardzo często ten bagaż przeszłości zachowywali tylko dla siebie. Oni się nawet nie chcieli dzielić z rodziną tym, co przeżyli. Nie chcieli ich wciągać, aby nie utrudniać dzieciom startu w dorosłe życie, czy aby w jakiś sposób te winy ojców, czy też matek nie dotykały dzieci. Bardzo wielu z tych ludzi, szczególnie funkcyjnych, dowódców struktur, dowódców batalionów, oddziałów, członków komend powiatowych, czy członków komend okręgów, zmarło w PRL-u w latach 70-tych, 80-tych. Oni nie zostawili po sobie nic, albo zostawili niewiele. Na palcach jednej ręki mógłbym wyliczyć tych, którzy napisali jakiekolwiek wspomnienia, relacje. Ci ludzie po prostu odchodzili, zabierając do wieczności wszystkie swoje wspomnienia, wszystkie swoje relacje. Tak jak powiedziałem, przez pół wieku nie było żadnych normalnych warunków do opisania tego fenomenu, tego zjawiska, który zaistniał na tych ziemiach w latach 40. do połowy lat 50. poprzedniego stulecia. W latach 90. ci, którzy przeżyli, bywali wśród tych autentycznych wówczas kombatantów, którzy po raz pierwszy po wojnie mogli się zrzeszać. Bywali oficerowie, bywali dowódcy, ale to byli ludzie już w starszym wieku. Ludzie, którzy mieli pewien bagaż 50 lat za sobą tych wydarzeń. I te ich relacje, aczkolwiek nie zbierało tego oficjalnie żadna instytucja państwa polskiego, tylko poszczególni badacze. Poszczególni badacze, którzy docierali do tych ludzi, którzy sporządzali relacje, odnajdywali zdjęcia, niekiedy dokumenty. Tak jak mówię, ten przedział tych 50 lat również czynił pewne luki w ludzkiej pamięci czy w ludzkich umysłach. Ich także, niektórzy z nich były to już osoby schorowane. Zresztą wielu z nich o
odchodziło na początku lat 90. bardzo często po swoich relacjach, po udzieleniu wywiadów, nagrań, odchodziło z tego świata. My do dnia dzisiejszego tak naprawdę dysponujemy wiedzą szczątkową. Ona tak do końca nie została jeszcze opisana, to co się znajduje w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, ale także w archiwum aktywnym, także w archiwach, w byłym archiwum, Centralnym Archiwum Wojskowym, tam gdzie są archiwa tzw. Ludowego Wojska Polskiego czy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Te materiały, one nie są w 100% wystarczające do opisania tego. Dlaczego? Dlatego, że mamy tylko część dokumentów wytworzonych przez podziemie. Przez tę część podziemia, którą ja się zajmuję. Przez Narodowe Siły Zbrojne czy Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. W Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym była rygorystyczna zasada przestrzegania bezpieczeństwa archiwów. One nigdy nie były na poziomie komend powiatowych czy komendy okręgu składowane w jednym miejscu. To na ogół było w 3, 4, 5 miejscach. Nawet jeżeli wpadała, jeżeli Urzędowi Bezpieczeństwa udawało się namierzyć, udawało się wykryć takie archiwum, to była to tylko część. Ale o wielu ze struktur działających na Białostoczyźnie, jeżeli chodzi o strony dokumentów tych organizacyjnych, właściwie nic nie ma. Tak na przykład jest z Komendą Powiatu Grajewskiego. To, co dotarło do historyków do lat 90., to są strzępy tylko informacji. Tak naprawdę nie wiemy, nie znamy liczby zaprzysiężonych w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. I w gruncie rzeczy nie ma pełnego spisu ewidencyjnego, jeżeli chodzi o okręg białostocki. Podobnie jak nie ma, jeżeli chodzi o okręg mazowiecki, północno-mazowiecki, przez Wileńszczyznę, Lwów, Lubelszczyznę, Rzeszowszczyznę, czyli wszystkie te tereny, do których dotarła armia sowiecka i ustanowiła na zachód od Bugu w lipcu 1944 roku decyzją Stalina marionetkowy twór pod nazwą Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli tak zwaną Polską Grupację. Nikt nie mógł mieć, proszę Państwa, żadnych złudzeń, skoro scenariusz powtarzał się, zmieniały się tylko ziemie, zbliżając się coraz bardziej ku Polsce centralnej, zmieniał się obszar geograficzny Polski, ale scenariusz był ten sam. I z tego scenariusza, to jest jedna z największych zasług, oprócz wielu innych, które posiadał, z tego scenariusza wyłamała się Białostoczyzna, dlatego że miała jednego z najbardziej rozsądnych komendantów okręgów Armii Krajowej. To był pułkownik Władysław Liniarski Mścisław. Mścisław nie wykonał do końca rozkazu Komendy Głównej Armii Krajowej o tym, że należy się ujawniać wobec wkraczających bolszewików. On ich znał jako szef sztabu Związku Walki Zbrojnej z 1941 roku, kiedy na początku 1941 został skierowany w Białostocie. On ich znał ich świetnie przed wojną, poznał ich w tamtym okresie i wiedział doskonale, czym to się zakończy. I historia mu przyznała rację. Owszem, były aresztowane, ale wobec tego zdziesiątkowania szeregów Armii Krajowej, jak było to, miało miejsce na Wileńszczyźnie, kiedy na przełomie sierpnia i września w transportach do łagru pojechało ponad 7 tysięcy ludzi. Internowanych, czy aresztowanych przez Sowietów. Wobec tego, co miało miejsce na Lubelszczyźnie czy Rzeszowskim, to decyzja Władysława Liniarskiego, Mścisława, ona umożliwiła przetrwanie podziemia, tutaj zejście do głębszej konspiracji, nie tylko Armii Krajowej,
ponieważ Narodowe Siły Zbrojne i Narodowa Organizacja Wojskowa postąpiły w podobny sposób. Pogłębiły konspirację, zamroziły działalność do czasu, kiedy masy nieprzeliczone armii sowieckiej wyjdą z tego przyczółka nazywanego Polską Lubelską na zachód, co miało miejsce w dniu 12 stycznia, kiedy rozpoczęła się ofensywa, która zakończyła się zdobyciem Berlina. I teraz powstanie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, wracam do tego wątku, który przerwałem. Jest połowa listopada, spotykają się dowódcy, sztabowcy obu organizacji. I oni z ich zapleczem politycznym, obu organizacji narodowych, które wchodziły w skład AK. I oni postanawiają jedno. Wiedząc, jak wygląda sytuacja od wewnątrz, że w obliczu tego, przed czym stoimy, tego wyzwania, w obliczu nowej okupacji, potrzeba jest stworzenia nowej organizacji konspiracyjnej ogólnopolskiej. I to jest geneza narodzin Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Oni pozostaną, zawarli między sobą takie porozumienie dżentelmeńskie, iż nie wyjdą wcześniej z Armii Krajowej, aniżeli Armia Krajowa albo się rozwiąże, albo po prostu ulegnie rozkładowi. 19 stycznia generał Okulicki rozwiązał Armię Krajową. I wówczas te przygotowania organizacyjne, logistyczne, przygotowania studyjne, które miały miejsce od listopada, nabrały przyspieszenia. Nabrały przyspieszenia także Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które powstało na przełomie zimy i wiosny 1945 roku, było jedną z dwóch organizacji ogólnopolskich, organizacji konspiracyjnych, ale jedyną ogólnopolską organizacją o charakterze wojskowo-politycznym, zbrojnym i politycznym. Organizacja WIN, czyli Wolność i Niezawisłość, a pełna nazwa Ruch Oporu Bez Wojny i Dywersji Wolność i Niezawisłość, w zamierzeniu twórców miała być organizacją społeczno-polityczną, która wyrosła z Armii Krajowej. To miało być dopełnienie podziemne PSL i wsparcie podziemne PSL. 18 kwietnia 1952 roku, kiedy otoczony, wydany przez swojego żołnierza Waszkiewicza, pseudonim Piskorz, odebrał sobie życie w kryjówce w Kolonii Czerwonej. Epigoni, ostatni jego żołnierze, byli likwidowani przez Urząd Bezpieczeństwa podczas obław na Radę. Dowodził nimi sekretarz Komendy Powiatowej Marian Borys, pseudonim Czarny, z Zaskrodzia, więc niedaleko stąd. Ale to za chwileczkę. Okręt białostocki, on się formował od wiosny do września 1945 roku. To nie było takie łatwe scalenie się dwóch organizacji, z różnych powodów. Bo była i Narodowa Organizacja Wojskowa, i Narodowe Siły Zbrojne na terenie powiatów, danych gmin. Jak to wydaje mi się, że w naszym takim charakterze narodowym bywa, że tam, gdzie jest czterech Polaków, tam musi być 5,5 zdania. Szło to z oporami. Dlatego, że bardzo często to były jakieś ambicje na poziomie właśnie powiatów, niekiedy na poziomie jeszcze niższych struktur. Czasami to były niezdrowe ambicje, czasami jakieś z przeszłości niewyjaśnione sprawy między dwoma organizacjami. No niekiedy na danym terenie jeden chciał być bardziej ważny od drugiego. Także szło to z pewnymi oporami, ale ten proces został zakończony we wrześniu 1945 roku. Wtedy dołączyła Komenda Powiatu Łomżyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych. Komenda Powiatu Łomżyńskiego, która powstała w 1943 roku we wrześniu. I ona w lipcu, według zachowanych dokumentów, w lipcu 1944 roku, Powiat Łomżyński, który obejmował również swoim zasięgiem Kolneńskie, wchodził bardzo mocno na Kurpiowszczyznę. Tu Roś,
łyse, prawie myszyniec te gminy. Wówczas liczył sobie w 6 kompaniach terenowych, liczył sobie 1460 ludzi. Narodowe Siły Zbrojne w Łomżyńskim w lipcu 1945 roku osiągnęły w Komendzie Powiatowej w 6 batalionach, jest dokument zachowany z tamtego okresu, 2750 ludzi. Częściowo rozbita w lipcu 1949 roku, wtedy zginął, dostał się do niewoli UB. Ranny jego zastępca, Kazimierz Lenkiewicz, pseudonim Warny, stracony po procesie w Białymstoku. Zginął wówczas w trakcie obławy w miejscowości Łacha. Zginął też jego były zastępca, później szef wywiadu, oficer, podoficer sanitarny w Komendzie Powiatu, sierżant Bronisław Krzanowski, Orzeł Ostry Krzan, pseudonimy. Zginął jeszcze kilku żołnierzy. Ta Komenda Powiatu przez 3 lata opierała się praktycznie na Hieronimie Rogińskim. Później próbował jeszcze kierować pracami, ukrywając się, organizując od czasu do czasu akcje. Czy to o charakterze aprowizacyjnym, czy akcje skierowane przeciwko konkretnym ludziom, zbyt gorliwie wprowadzającym władzę ludową, przeciwko konfidentom jego bliskich współpracowników. Sekretarz Komendy Powiatowej Marian Borys Czarny został wydany przez tajnego współpracownika Urzędu Bezpieczeństwa w wyniku zasadzki, ranny i zastrzelony w okolicach wsi Zaskrodzie w sierpniu 1954 roku. W innej części Białostocczyzny strzały także padły trochę wcześniej. 8 września 1953 roku w miejscowości Krynki Jarki, to jest niedaleko Bielsku Podlaski, powiat Bielsku Podlaski, to jest niedaleko Siemiatycz, w takiej ziemiance leśnej, zamaskowanej na skraju lasu, został otoczony wraz z towarzyszącym mu adiutantem, kaprałem Arkadiuszem Michalakiem, pseudonim Orlik. Ostatni szef patrolu zbrojnego, podporucznik Kazimierz Krasowski, pseudonim Głuszec. To był żołnierz września 1939 i od 1940 roku prawdopodobnie należał do lokalnej konspiracji. Później przeszedł do Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Osoba, która była kilkanaście lat w konspiracji. On się nigdy nie ujawnił. Michalak zginął w wyniku wymiany ognia